Piękne, błyszczące, szczotkowane aluminium. Na górze wpuszczony w obudowę zagięty ekran, wszystko idealnie spasowane, błyszczy niepretensjonalnym blichtrem. Niby wszystkie flagowce są do siebie takie podobne, ale mam wrażenie, że Huawei Mate 9 Pro w całej tej grupie znacznie łatwiej wpada w oko. Tym razem zacznę od końca. Dwa aparaty to, począwszy od modelu P9, znak rozpoznawczy najlepszych telefonów Huawei'a. Tak naprawdę nie interesuje mnie, jaki wkład przy ich tworzeniu miała Leica. Ja chcę, jak większość użytkowników, mieć ładne zdjęcia. No i nie pogardziłbym paroma dodatkowymi opcjami. Dzięki użyciu dwóch odrębnych aparatów, czarno-białego 20 megapikseli i 12 megapikselowego kolorowego, efekt końcowy ma być wyjątkowo dobry i tu absolutnie nie narzekam, a zrobionym zdjęciem możemy się jeszcze pobawić. Na przykład ubarwiać czarno-białe obrazy tylko jednym kolorem, rozmywać tło w formie pasów lub kół, a nawet w prosty sposób wypikslować fragmenty, których nie chcemy pokazać. Znak wodny można oczywiście wyłączyć. Ekran AMOLED o rozdzielczości 2K jest dla mnie wzorcowy. Jasność, nasycenie, ostrość, szczegółowe i ostre ikony, a przeglądane treści absolutnie naturalne. EMUI, kiedyś synonim obrzydliwej cukierkowatości, od jakiegoś czasu jak dla mnie jest czołówką graficznych nakładek na Androida. Domyślnie wszystkie aplikacje widzimy na pulpitach, ale dla nieprzyzwyczajonych do tego jest możliwość wyboru wersji z szufladką aplikacji. No i możemy dbać o oczy. Huawei już od jakiegoś czasu zaszywa w swoim oprogramowaniu filtr światła niebieskiego i możliwość jego włączania o ustalonej godzinie. Zagięte boki, tylko w wersji Pro, zwykły Mate 9 tego nie ma, to na szczęście tylko, ale i aż, walor estetyczny. Dzięki niemu telefon naprawdę świetnie wygląda, ale nie ma ryzyka niepotrzebnego wzbudzania ekranu. Mate 9 Pro to urządzenie nie do zajechania. Nawet w słabszej wersji 4 GB RAM-u i piekielnie szybki procesor Kirin 960 dają ponad 130 000 punktów w AnTuTu i brak jakichkolwiek opóźnień, niezależnie od liczby uruchomionych aplikacji. Jakby tego było mało, telefon jeszcze pomaga nam, wyłapując aplikacje pożerające w tle zbyt wiele prądu i sugerując ich wyłączenie bezpośrednio z poziomu paska powiadomień. Nie to, żebym miał coś do zarzucenia baterii, to aż 4 Ah i nawet przy moim używaniu na koniec dnia zostawało jeszcze 20 albo więcej procent. No ale z drugiej strony sami powiedzcie, czy jest coś takiego jak zbyt pojemna bateria? A w razie problemu wystarczy nawet kwadrans z szybką ładowarką, by doładować telefon na kolejne kilka godzin. Skoro seria P to flagowce, Huawei Mate 9 Pro trzeba by traktować jako nadflagowca, na co wskazuje także cena. Pamiętajmy jednak, że za tę cenę dostajemy bardzo ładne i funkcjonalne urządzenie, które za 2, 3, a może i więcej lat nie będzie wyglądało na przestarzałe, a wydajnością i możliwościami fotograficznymi wciąż zawstydzi flagowce z przyszłości. Powiem Wam szczerze, strasznie chciałem się tu do czegoś przyczepić, ale kurczę, nie ma do czego!